Siemanko, jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions, a skoro pojawił się ekranik Zrealizuj kod, to oznacza to tylko jedno, że mogę mieć nowy kod. Nowy kod, który dostałem od kolesia, od znajomego w Might and Magic Duel of Champions. Ma on ksywkę Preproxion. Dobrze to czytam? Preproxion. Tak, od niego dostałem wiadomość, że jest nowy kodzik, także dzięki wielkie. Dobra, teraz go sobie przekleję, a ten kod wam przy renderowaniu filmiku wyświetlę jakimiś dużymi bukwami, także będziecie go sobie mogli przepisać jakoś tam bezproblemowo. Nie wiem, czy to jest jakiś kod, który będzie na stałe, czy to jest też jakiś kod, który za chwilę będzie wyłączony, czy coś takiego. Nie wiem, z jakiej okazji go dodano, czy z jakiej okazji Ubisoft go kurna uruchomił, nie mam pojęcia, po prostu tyle wiem, że się pojawił i tyle. Gdzieś tam go też znalazłem na jakiś forum, wygooglowałem go. Na forum chyba Ubisoftu gdzieś go znalazłem też, także dobra. Okej, gratulacje, jest nowy pakiecik. Otrzymano nagrodę specjalną, zobaczymy co dostałem. I zobaczymy co to za pakiet, z którego dodatku. Czy podstawka, czy powstanie pustki, czy herald pustki. Let's see. Ej, coś nowego dostałem nawet. No, to jest podstawka chyba. Wow, dostałem kurna miesiąc tańczących płomieni, kurna wersję premium. Wypas. No i co tu można powiedzieć? No to są karty z podstawki, także jakiegoś szału nie ma. Ale no, to może być nawet miesiąc tańczących płomieni. To może być, bo mam tajemne akademie, mam tylko dwie. Także się przyda. To też mi się przyda, pożerać dusz. Kroczący snach, no może być. Wolałbym miażdżyciele czwartego, bo mam tylko trzech miażdżycieli, no ale tam kolejny kroczący snach też może być. Dobra, tak to wygląda. Jest to kod na pakiet z podstawki. Jest to pakiet bodajże pakiet posiłków zwyczajny, nie jest to pakiet posiłków premium. Także tak to wygląda. Kod będzie wyświetlony podczas odtwarzania tego filmu, także możecie sobie go przepisać. Okej, dzięki wielkie, na razie, do zobaczenia w następnych filmikach. Hej!